Tak. Wejdę się, szczęść Boże, szczęść Boże. My jesteśmy ludźmi, tak? Tak jest. Dobrze. Zabierze gospodarz dzisiejszego spotkania wigilijnego, pan generał brygady profesor Zygmunt Mierczyk. Pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szczególnie serdecznie witam prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych, pana Bronisława Komorowskiego. Witamy, panie prezydencie. Witam panów ministrów. Witam panią poseł, panów generałów, dowódców. Witam wszystkich przybyłych, panie, panowie oficerowie, żołnierze. Również serdecznie witam towarzyszących nam dzisiaj żołnierzy z kontyngentu w Afganistanie. Witam serdecznie. Proszę państwa, dzisiejsze spotkanie wigilijne prezydenta Rzeczpospolitej z wojskiem ma szczególny charakter. Odbywa się w Wojskowej Akademii Technicznej, za co serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie nas, że możemy gościć tak znamienitych gości i wszystkich państwa tutaj. W dniu dzisiejszym spotykają się pokolenia żołnierskie z prezydentem Rzeczpospolitej. To dla Wojskowej Akademii Technicznej wielki zaszczyt i honor. Wojskowa Akademia Techniczna, która jest nie tylko uczelnią wojskową, jest przede wszystkim jednostką wojskową, a także instytucją o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich witam. Z Ewangelii świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.
Do Boga Ojca Wszechmogącego zanieśmy naszą wspólną modlitwę. Udziel naszej żołnierskiej wspólnocie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy. Naszym bliskim, rodzinie, rodzeństwu, rodzicom daj pokój tych rodzinnych świąt. Ciebie prosimy. Zmarłym w tym roku żołnierzom i pracownikom wojska daj pokój wiecznej Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Żołnierzom pełniącym służbę na posterunkach, szczególnie na misjach pokojowych i stabilizacyjnych, daj radość serca i oddal od nich poczucie osamotnienia. Ciebie prosimy. Proszę księży biskupów o odmówienie modlitwy oraz dokonanie pobłogosławienia opłatków. Święta Bożego Narodzenia to święta jedności, miłości, pojednania i dlatego też w duchu ekumenicznej miłości odmówmy wspólnie modlitwę, której nauczył nas Pan nasz Jezus Chrystus, który się stał człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, racz pobłogosławić nas wszystkich i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać sobie nawzajem świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiemy ustami. Panie Boże, spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb, a w przyszłości mogli uczestniczyć w uczcie zbawionych w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu. Szanowni Państwo, myślę, że każdy z nas, sięgając i we własne wspomnienia, ale i we własne myśli, kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, kiedy myślimy o tym, co się wydarzyło w Betlejem, gdzieś marzymy i składamy tak zresztą życzenia innym, mówiąc o tym, że życzymy spokoju, pokoju, życzymy radości, bezpieczeństwa, ciepła rodzinnego, poczucia tego, że świat jest dobrym światem. Myślę więc, że to dobry moment, aby złożyć życzenia serdeczne przedstawicielom polskich sił zbrojnych, całym polskim siłom zbrojnym, dowództwom, instytucjom, ministerstwu, jednostkom, rodzinom żołnierskim także, pracownikom cywilnym, właśnie w imię tego cudu z Betlejem. Tam, bo przecież mało kto, jak wojskowi, jak żołnierzy, jak ich rodziny, zawsze myślą o tym szczególnym momencie, kiedy od tej chwili, kiedy można poczuć się bezpiecznym, kiedy można poczuć się cząstką świata bezpiecznego, świata pokoju, a nie świata zagrożenia wojennego. Myślę, że ten rok, kiedy składam te życzenia, szczególnie skłania do refleksji połączonej z wdzięcznością wobec polskich sił zbrojnych za to, że skutecznie dają nam poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Bo przecież tuż, tuż obok nas, w sąsiedztwie Polski, na Ukrainie, toczy się wojna. Nasi żołnierze uczestniczą także w operacjach pokojowych poza granicami państwa polskiego. Ich także ogarniamy serdeczną myślą i ku nim kierujemy nasze dobre życzenia związane z ich trudną misją i w Afryce Środkowej, i na Bałkanach, i w Afganistanie. Chciałem do nich w sposób szczególny, jako do przedstawicieli tej części sił zbrojnych, która reprezentując resztę,
polskich sił zbrojnych, jednocześnie sygnalizuje polskiej opinii publicznej, że wojsko jest, czuwa nad bezpieczeństwem nas wszystkich właśnie w imię tego koniecznego poczucia pokoju i bezpieczeństwa, tak silnie potrzebowanego w okresie świątecznym. Proszę Państwa, chciałem złożyć serdeczne życzenia przede wszystkim rodzinom, abyście Państwo mieli poczucie, że pomimo oddalenia, bo niektórzy właśnie służą gdzieś daleko od Polski, otacza Was wszystkich serdeczna myśl i modlitwa Polaków. Serdeczna wdzięczność również za służbę dla rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Polsce. Chcę serdecznie życzyć, aby święta były momentem, kiedy wyciszą się wszystkie obawy, wyciszą się wszystkie konflikty, wyciszą się spory różnorakie, a że właśnie będzie to poczucie wspólnego przeżywania ładu, poczucia bezpieczeństwa i poczucia pokoju. Serdecznie za to wszystkim dziękuję. W sposób szczególny pragnę podziękować Wojskowej Akademii Technicznej za to, że w tym roku gości ten opłatek z udziałem prezydenta, zwierzchnika Sił Zbrojnych, adresowany do całości Sił Zbrojnych. Akademia WAT ma przecież swoją piękną historię, ma również swoje ważne zadania. Co prawda dzisiaj już chyba tylko 1/10 potencjału WAT-u służy bezpośrednio kształceniu oficerów, ale WAT, jak mało która uczelnia, wskazuje samym swoim profilem to, co dla wojska nowoczesnego dzisiaj jest najważniejsze. No bo to jest właśnie ta techniczność sił zbrojnych, bez której, bez wrażliwości, na którą nie ma po prostu nowoczesności, nie ma modernizacji. Proszę więc również przyjąć, panie komendancie, zwracam się do wszystkich pracowników i studentów Wojskowej Akademii Technicznej, także i moje życzenia świąteczne razem z podziękowaniami. Wszystkiego dobrego, dobrych, radosnych, spokojnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzajemnego składania sobie życzeń. Szanowni Państwo, jeszcze jeden moment dzisiejszej uroczystości. Polski kontyngent wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu złoży panu prezydentowi życzenia. Pułkownik Marchwica, dowódca polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie.
Panie prezydencie, chciałem podziękować za pańskie życzenia. Są one wraz z faktem, że wciąż się o nas myśli w kraju, źródłem nieustającej otuchy. Dziękujemy. Panie prezydencie, w imieniu własnym oraz całego kontyngentu, wraz z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi, którzy dzisiaj z nami uczestniczą w tym spotkaniu, chciałem życzyć panu prezydentowi szczęśliwych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego, pełnego powodzenia nowego 2015 roku. Niech wszelka pomyślność i łaska Boża sprzyjają panu prezydentowi w pracy dla dobra Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pułkowniku. Szanowni panowie, państwo, moje również jeszcze raz kieruję moje serdeczne życzenia właśnie do polskiego kontyngentu w Afganistanie w szczególny sposób. To jest rok szczególny, kiedy kończy się misja o charakterze militarnym w Afganistanie. Zakończyła tą misję, zakończył Sojusz Północnoatlantycki, zakończyła także i Armia Polska, ale żołnierze polscy tam pozostają. Jesteście tam, panowie, głównie po to, aby szkolić, pomagać w stworzeniu i funkcjonowaniu nowoczesnej armii afgańskiej. Życzę sukcesu w tej niełatwej służbie i serdecznie za nią dziękuję. Tym bardziej, że przypada ta służba na czas Bożego Narodzenia, kiedy siłą rzeczy każdy pewnie chciałby być w domu, z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi. Serdecznie dziękuję także i za to wyrzeczenie. Mam nadzieję, że mimo oddalenia ta afgańska dla was, te afgańskie święta będą absolutnie po polsku obchodzone. Widzę, jest choinka. Pewnie inne sposoby także znajdziecie, aby te święta przypominały dom rodzinny, ojczyznę. Tego życzymy, za co serdecznie także dziękujemy. To też kawałek Polski w Afganistanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i nie zawiedziemy, panie prezydencie.